Bank na przedmieściu Los Angeles. Nocny wybuch, którego nikt nie słyszy. Sprytni przestępcy, których nikt nie widzi. Włamanie doskonałe. Pieniądze i złodzieje znikają bez śladu. FBI nie ma punktu zaczepienia. Tylko dzięki instynktowi i determinacji agenci rozwiązują sprawę, która wydaje się nie do rozwiązania. FBI. Perfekcyjny skok. Laguna Niguel w Kalifornii. W poniedziałek rano 27 marca 1972 roku pracownicy banku United California przygotowują się do otwarcia oddziału. Kiedy kierownik próbuje otworzyć skarbiec, zamek ani drgnie. Zadzwoń do producenta. Technik przyjeżdża po 20 minutach, żeby sprawdzić mechanizm zamykający. Pracuje wiele godzin. Szyfr jest właściwy, pokrętła nastawione. Ale nawet fachowiec nie może otworzyć sejfu. Szukając innego wejścia, technik wchodzi na poddasze nad skarbcem. Ku swemu zdumieniu znajduje otwór w dachu. I drugi, prowadzący do skarbca. Agenci z biura FBI w Santa Ana natychmiast przyjeżdżają do banku. Pierwszym śledczym, który bada miejsce przestępstwa, jest agent specjalny Jim Conway. Kiedy zajrzałem w dół, na podłodze skarbca zobaczyłem stertę gruzu dwumetrowej wysokości. Po wejściu do skarbca technik odkrywa, że zamek zablokowano śrubokrętem. Agenci uznają, że złodzieje chcieli odwlec moment odkrycia włamania. Skarbiec jest splądrowany. Od razu pomyślałem, że czeka nas mnóstwo pracy. Musieliśmy uważać, żeby nie zatrzeć śladów. Weszliśmy w kilku, żeby się rozejrzeć. Stąpaliśmy po zegarkach, pierścionkach i innych kosztownościach leżących wśród pyłu i gruzu na podłodze. Agent Frank Kelly zaczyna porządkować nieład. Wszystko było porozrzucane. Były tam pukle włosów, wyciągi bankowe, fotografie. Rzeczy, które ludzie wkładają do skrytek. Widziałem nawet urny z prochami zmarłych. Agenci muszą ustalić, jak złodzieje dostali się do skarbca, który miał być nie do sforsowania. Zauważają ciemną ziemię i fragmenty juty zmieszane z pyłem i gruzem. Odkrywają, że zewnętrzny alarm został zablokowany. Znajdują także drabinę. Na podstawie wyglądu miejsca przestępstwa śledczy odtwarzają przebieg skomplikowanego włamania. W marcu 1972 roku szajka zawodowych złodziei splądrowała skarbiec banku w Laguna Niguel pod Los Angeles. Przestępcy zablokowali alarm, wstrzykując płynny styropian.
pianka, zastygając, unieruchomiła dzwonek. Następnie weszli na dach. Przy kontakcie na dachu śledczy znajdują kawałki taśmy, co wskazuje, że włamywacze korzystali z elektryczności. Na taśmie nie ma odcisków palców, więc złodzieje musieli być w rękawiczkach. Elektryczną piłą wycięli duży otwór w dachu. Dostawszy się na poddasze, włamywacze wiedzieli, jak obejść wewnętrzny, cichy alarm. Przecięli dwa przewody, które przewodzą sygnał alarmu, i zlutowali je razem. To była precyzyjna, profesjonalna robota. To byli prawdziwi zawodowcy. Świetnie się przygotowali. Nawet po wyłączeniu alarmu złodziei od zawartości skarbca dzieli 40 cm zbrojonego betonu. Może go rozbić tylko silny wybuch. Zdaniem agentów złodzieje wywiercili w betonie otwory i włożyli do nich laski dynamitu z elektrycznymi zapalnikami. Eksplozja musiała być bardzo precyzyjna, żeby skruszyła strop, nie raniąc złodziei, ani nie zwracając niczyjej uwagi. Fragmenty juty i ciemna ziemia w skarbcu świadczą o tym, że przestępcy byli przygotowani. Dynamit przykryli workami z ziemią, żeby stłumić huk i skierować impet eksplozji w dół, na strop, a nie w górę, tam gdzie czekali. Śledczy odkrywają, że pręty zbrojeniowe, które wzmacniały beton, są osmalone. Złodzieje musieli wiedzieć, że wybuch nie rozerwie stali i mieli z sobą palnik acetylenowy. Agenci zaczynają szacować wielkość łupu. Według pracowników banku ze skarbca zniknęło 50 tysięcy dolarów w gotówce. Ale złodzieje nie zadowolili się samą gotówką. Włamali się do 458 skrytek depozytowych. Na zamkach śledczy znajdują ślady wskazujące na to, że za pomocą ostrego narzędzia i młotka rozbijali jedną skrytkę za drugą. Dokonali starannej selekcji ich zawartości. Zostawili przedmioty, których nie chcieli. Przestępcy byli tak ostrożni, że nikt ich nie widział ani nie słyszał. W 1972 roku większość banków było zamkniętych w weekendy. Złodzieje w pełni to wykorzystali. W ciągu weekendu kilka razy wchodzili i wychodzili. Zapewne dokonali włamania w piątkowy wieczór, a opuścili bank dopiero w niedzielę w nocy. W trakcie tego długotrwałego, skomplikowanego włamania złodzieje nie zostawili ani jednego odcisku palca. Śledczy znaleźli brązową, bawełnianą rękawiczkę i kilka wierteł, ale nie udało się ustalić ich pochodzenia. Stróże prawa zebrali materiał do dalszej analizy w laboratorium.
Brak świadków i fizycznych śladów sprawia, że bardzo trudno będzie wytropić szajkę profesjonalnych złodziei, w której skład wchodzą specy od elektroniki i materiałów wybuchowych. Śledczy zaczynają ustalać, co zginęło ze skrytek depozytowych. Będzie to bardzo trudne, gdyż banki nie znają ich zawartości. Zazwyczaj złodzieje kradną z banku pieniądze. Wtedy łatwo można stwierdzić, że zginęło na przykład 350 tysięcy dolarów. W tamtym momencie nie wiedzieliśmy, co zginęło. W okolicy mieszkają zamożni ludzie, można więc było zakładać, że wartość łupów jest bardzo wielka. Śledczy starannie sortują i katalogują wszystkie przedmioty znalezione w skarbcu. Potem przesłuchują właścicieli skrytek i odbierają dokładne opisy zdeponowanych biżuterii, rzadkich monet i obligacji na okaziciela. Drogą eliminacji powoli tworzą spis skradzionych przedmiotów. Strata banku wynosząca 50 tysięcy dolarów w gotówce blednie w porównaniu z wartością rzeczy skradzionych ze skrytek. Ponad 8 milionów dolarów. Wobec braku fizycznych śladów śledczy próbują wpaść na trop złodziei, odtwarzając ich tok myślenia. Potrzebowali tlenu do palnika, żeby przeciąć zbrojenie. Dlatego odwiedziliśmy wszystkie szpitale i punkty dystrybucji tlenu. Jednak sprawdzenie dostawców tlenu w okolicy jest bezowocne. Wiedzieliśmy też, że użyli dużej wiertarki elektrycznej. Sprawdziliśmy, czy ktoś sprzedał lub wypożyczył wiertarkę odpowiedniej wielkości. I znów agenci odwiedzają dziesiątki sklepów z narzędziami, sprawdzają rejestry z okresu poprzedzającego włamanie. Jednak nikt podejrzany nie kupił ani nie wypożyczył wiertarki. Najwyraźniej przestępcy doskonale zaplanowali i wykonali skok. Wtedy już wiedzieliśmy, że była to największa kradzież z banku w historii Stanów Zjednoczonych. Praktycznie wszyscy z kilkuset agentów pracujących w naszym biurze uważali, że to niezwykły wyczyn. Agenci z Santa Ana przekazali szczegóły śledztwa biuru w Los Angeles. W dziejach oddziału w Los Angeles nie było podobnego włamania do banku. Dotychczasowe były znacznie bardziej prymitywne. Tym razem przeprowadzono precyzyjną operację, która trwała ponad 3 dni. Ponieważ złodzieje sprawiają wrażenie zawodowców, ale wcześniej nie działali w rejonie Los Angeles, agenci wyciągają wniosek, że pochodzą z innego miasta. Wysyłają teleks do wszystkich terenowych biur FBI z zapytaniem, czy na ich terenie popełniono podobne włamania. Potwierdzenie nadchodzi z Cleveland, gdzie miejscowe FBI prowadzi sprawy 13 podobnych skoków. Opis włamania w Kalifornii wygląda znajomo. Wspomina agent Barry Nix. Sposób działania był identyczny. Zablokowanie zewnętrznego dzwonka pianką w sprayu, wejście złodziei przez dach, sposób podłączenia systemu alarmowego. Wszystko to wskazywało, że kradzieży mógł dokonać gang z Youngstown. Agenci z Ohio uważają, że 13 włamań na ich terenie popełniła szajka z Youngstown, luźna grupa przestępców powiązanych z przestępczością zorganizowaną. Agenci z Kalifornii mieli rację. Sprawcy nie byli drobnymi złodziejaszkami. W tamtym czasie Youngstown było mekką mafiozów, ludzi kontrolujących nielegalny hazard, szmuglujących kradziony towar przez granice stanu i napadających na ciężarówki. Działały też grupy włamywaczy. Dokonywano wielu bardzo skomplikowanych kradzieży.
burglary crews that were operating, and there were a lot of very sophisticated burglaries that were taking place at that time. W trakcie wcześniejszych śledztw agenci z Youngstown zidentyfikowali niemal 100 ludzi należących do szajki włamywaczy i zebrali informacje na ich temat. Wysyłają ich nazwiska i zdjęcia do Los Angeles. Tamtejsi śledczy starają się zawęzić listę. Ponieważ złodzieje musieli jakoś przyjechać do Kalifornii, agenci sprawdzają listy pasażerów samolotów z okresu włamania. W czasach bez komputerów była to pracochłonna czynność, wykonywana ręcznie. Po żmudnych poszukiwaniach wśród pasażerów samolotów do Los Angeles znajdują 5 nazwisk z listy z Youngstown. Emil Dinzio, Harry Barber, Charles Mulligan, Charles Brockles i Philip Christopher przylecieli do Kalifornii na 9 dni przed skokiem. Szósty mężczyzna, James Dinzio, przeleciał innym lotem w przeddzień włamania. Nareszcie agenci wytypowali podejrzanych. Agenci zapoznają się z informacjami zebranymi na temat 6 członków szajki. Wszyscy dokonali wielu włamań do domów i małych firm. Odsiadywali drobne wyroki. Emil Dinzio zapewne jest mózgiem i przywódcą gangu. Planuje skoki i dobiera ludzi do ich wykonania. Charles Brockles jest specem od materiałów wybuchowych i elektroniki, zwłaszcza od alarmów bankowych. Phil Christopher zapewne stoi na czatach. Pozostali członkowie gangu, powiązani rodzinnie z Hersztem, dokonują samej kradzieży. Są wśród nich starszy brat Emila, James, Charles Mulligan, jego szwagier, a także siostrzeniec Emila, Harry Barber. Wszyscy ci ludzie to zawodowi przestępcy, powiązani z mafią. FBI z Youngstown przypisuje im liczne włamania do banków, ale nie potrafi zdobyć dowodów ich winy. Nigdy nie doszło do ich skazania. Z włamaniem w Kalifornii wiąże tych 6 mężczyzn jedynie to, że w jego czasie przebywali w Los Angeles. Agenci przystępują do trudnego zadania prześledzenia ich ruchów, począwszy od lotniska. Rozmawialiśmy ze wszystkimi taksówkarzami, którzy tamtego dnia pracowali na lotnisku. To była gigantyczna praca. Przez wiele dni agenci przesłuchują dziesiątki kierowców. W końcu przynosi to efekt. Pewien taksówkarz mówi, że zawiózł 5 mężczyzn do domu pobliskim Southgate. Dobrze pamięta ten kurs. Zapamiętał tych klientów z 2 powodów. Dali mu $100 na piwku, a po drugie wyglądali podejrzanie i groźnie. W rejestrze firmy taksówkowej jest adres domu. Agenci postanawiają tam pojechać. Ale to ryzykowny krok. Podejrzani mogą uciec, dowiedziawszy się, że śledczy zbliżają się do nich. Jednak muszą zaryzykować, bo to ich jedyny trop, mówi agent Jim Conway. Musieliśmy kogoś przesłuchać, żeby śledztwo ruszyło z miejsca. Oczywiście istniało niebezpieczeństwo, że pozostali dowiedzą się, że jesteśmy na ich tropie. Dom w Southgate należy do rodziny Barberów. Ronald Barber, brat podejrzanego Harry'ego Barbera, zgadza się na rozmowę, ale wyraźnie kręci. Wtedy jeszcze nie mieliśmy nakazu. Nie potrafiliśmy powiązać go z włamaniem. Jednak w trakcie rozmowy byliśmy coraz bardziej pewni, że wie bardzo dużo.
Ronald Barber twierdzi, że 6 mężczyzn nigdy nie było w jego domu. Agenci uważają, że wyjaśnienia Barbera są częściowo prawdziwe. Dom jest za mały, by pomieścić Ronalda i 6 innych ludzi. Agenci przyjmują, że niektórzy z nich mieszkali gdzie indziej. Zaczynają sprawdzać hotele, poczynając od położonych w pobliżu banku, mówi agent Frank Calley. Należeli do złodziejskiej elity. Wiedzieli, że przyjechali po olbrzymi łup. Dlatego przyjęliśmy, że mieszkali z fasonem i odwiedziliśmy wszystkie dobre hotele w okręgu Orange. To żmudna, czasochłonna praca, ale agenci nie dają za wygraną. Wiedziony przeczuciem, jeden z nich przyjmuje inne podejście. Jednemu z kolegów przyszło do głowy, że mogli zatrzymać się w gorszych hotelach. Odwiedził motel dla kierowców ciężarówek i odkrył, że mieszkał w nim Emil Dinzio. Emil Dinzio jest hersztem szajki. Ustalono też, że jego szwagier, Charles Maligan, w dniu skoku także wynajmował pokój w pobliżu. W karcie meldunkowej Maligana agenci znajdują numer rejestracyjny samochodu. Właścicielem wozu jest Ronald Barber. Śledczy znają już 7 podejrzanych. 6 z Ohio i Ronalda Barbera. Nadal nie mogą bezpośrednio powiązać ich z kradzieżą, ale śledztwo nareszcie rusza z miejsca. Kilka tygodni po świetnie zaplanowanym wielkim włamaniu do banku w południowej Kalifornii FBI identyfikuje 7 podejrzanych. Są to Hurt Szajki, Amy Dinzio, jego brat James, Charles Maligan, Phil Christopher, Charles Brockels oraz Harry Barber i jego brat Ronald. To znany gang zawodowych złodziei z Youngstown w Ohio. Agenci ustalają, że co najmniej 2 przed skokiem mieszkało w motelu w pobliżu banku. Agent Paul Chamberlain jest przekonany, że ci ludzie są sprawcami kradzieży, ale nie potrafi tego dowieść. Na podstawie pośrednich poszlak wiedziałem, kto dokonał włamania. Jednak w sądzie trzeba mieć twarde dowody. Agenci uzyskują bilingi telefonów w motelu i odkrywają, że kilka razy dzwoniono stamtąd do mieszkającego w pobliżu Earla Dawsona. Ustaliliśmy, że Dawson służył kiedyś w piechocie morskiej. W wojsku był specjalistą od amunicji i materiałów wybuchowych. Ponieważ w banku dokonano eksplozji, zwrócił naszą uwagę. Agent Frank Calley uzyskuje jeszcze jedną cenną informację. Dawson pochodzi z Youngstown, tak samo jak szajka włamywaczy. To był kolejny przełom. Odkryliśmy możliwy związek pomiędzy szajką z Youngstown, Dinziów i ich kompanów, a Dawsonem. Agenci postanawiają odwiedzić Dawsona w domu i namówić go do współpracy. Pokazują mu zdjęcia Emila Dinzio i jego wspólników. Pytają, czy ich zna. Dawson nabiera wody w usta. Wiedząc, że Dawson służył w Marines, agent Calley apeluje do jego poczucia obowiązku. Earl był żarliwym patriotą, a ja też kiedyś służyłem w Marines. Postanowiliśmy to wykorzystać. Byłeś w piechocie morskiej, Earl, broniłeś ojczyzny. To naprawdę poważna sprawa. Zapytał, o co chodzi? Na to ja. Słyszałeś o włamaniu do banku w Laguna Niguel? Taktyka Calleya jest skuteczna. Dawson zaczyna mówić. Przyznaje, że zna 3 podejrzanych. Emila Dinzio, jego brata Jamesa i Charlesa Maligana. Jest starym przyjacielem Maligana. Dorastali razem w Youngstown. Dawson mówi, że na dzień przed skokiem Maligan przyjechał do niego z innymi podejrzanymi.
dał mu $100 za to, żeby na kilka godzin wyszedł z domu, bo chcieli tam odbyć zebranie. Dawson oddalił się i nie słyszał, o czym rozmawiali. Następnie Dawson dodaje, że ma coś, co może zainteresować agentów. W jego garażu Mulligan zostawił samochód. Wóz wciąż tam stoi. To wielki przełom. Być może w aucie są dowody, których szukają. Kiedy wybierają się je obejrzeć, coś im przeszkadza. Zadzwonił telefon. Dawson odebrał, wskazał palcem słuchawkę i wyszeptał Mulligan. Agent Kalei natychmiast prosi Dawsona o zgodę na podsłuchiwanie. Tylko wtedy będzie mógł wykorzystać w sądzie to, co usłyszy. Dawson pokazuje, że w sypialni jest drugi aparat. Mulligan zapytał, czy był u niego ktoś z FBI. Dawson na to, że nie. Słuchając ich rozmowy, krztusiłem się ze śmiechu. Dawson świetnie grał. Przełamał się. Był całkowicie po naszej stronie. Mulligan wyjaśnia, że FBI rozpytuje o niego i jego kompanów. Zaniepokoił się i przyjedzie do Los Angeles. Mulligan powiedział, wpadnę dziś wieczór i zabiorę samochód z garażu. Agent Kelly chce wykorzystać okazję, żeby złapać Mulligana, ale boi się, że to on wystawia Dawsona i FBI. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest Mulligan. Mógł dzwonić z budki naprzeciwko, a przed domem stał nasz służbowy wóz. Kalej poleca Dawsonowi, żeby umówił się w publicznym miejscu. Dawson proponuje spotkanie w swoim ulubionym barze, Orzechowym. Mulligan się zgadza. Teraz agenci mogą obejrzeć samochód, który zostawił w garażu. Dawson, nie będąc właścicielem, nie może udzielić zgody na przeszukanie wozu. Przez okno widać parę brązowych, bawełnianych rękawiczek, takich jak pozostawiona w skarbcu. Tylne siedzenie pokryte jest pyłem, przypominającym pokruszony beton z miejsca przestępstwa. To dostateczna podstawa, by wystąpić o nakaz przeszukania samochodu. Agenci uzyskują także nakaz aresztowania Charlesa Mulligana i obstawiają bar Orzechowy. Agenci po cywilnemu siadają w lokalu, pobliżu Dawsona. Urządziliśmy zasadzkę. Czterech naszych było w barze. Kilku innych na zewnątrz. Czekało na przyjazd Mulligana. Bywalcom baru Dawson przedstawia Kaleja jako kumpla z wojska. Agenci muszą zachowywać się naturalnie i zachować czujność. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Dawsona. Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Musieliśmy chronić Earla. Ustalają sposób komunikacji pomiędzy Kalejem i Dawsonem. Sygnałem do kontaktu będzie wyjście jednego z nich do toalety. W końcu, po 3 godzinach, przychodzi Mulligan. Jest sam. Wita się z przyjacielem. Dawson podpytuje go o skok. Nie chciałem być zbyt blisko. Usiadłem po drugiej stronie baru. Earl zapytał, miałeś coś wspólnego z Laguna Niguel? A on na to, a jak myślisz? Kalej, który nie słyszy całej rozmowy, idzie do toalety. Dawson wchodzi za nim. Kalej pyta, co się dzieje. Słyszy, że Mulligan chce jechać do domu Dawsona po samochód. Kalej zgadza się na to, ale zabrania Dawsonowi wsiadać do wozu Mulligana, nie uprzedzając jednak, że na parkingu czekają agenci, którzy mają zdjąć Mulligana. Nareszcie agenci dokonują pierwszego zatrzymania.
Jednocześnie na niby zatrzymują także Dawsona, aby ukryć jego współpracę z władzami. Mulligan zostaje oskarżony o włamanie do banku. Nie stawia oporu, ale odmawia odpowiedzi na pytania. Agenci mają nadzieję, że w samochodzie, który chciał zabrać, znajdą obciążające dowody. Wracają do domu Dawsona i przeszukują auto stojące w garażu. Znaleźliśmy wielką wiertarkę i inne narzędzia, które mogły zostać użyte podczas łamania. Agenci znajdują też skradzione monety, wiertła, palnik acetylenowy, młotki i inne przedmioty mogące mieć związek z włamaniem w Laguna Niguel. Ucieszyliśmy się. To był strzał w dziesiątkę. Technicy przewożą wszystko do laboratorium FBI w Waszyngtonie. Czekając na wyniki badań kryminalistycznych, agenci nadal sprawdzają bilingi z motelu. Jeden z numerów należy do agencji nieruchomości w Laguna Niguel. Jej kierowniczka pokazuje agentom dom, który wynajęła Ronaldowi i Harry'emu Barberom niedługo przed włamaniem. Barberowie powiedzieli, że będą mieszkać 3 miesiące, lecz wyjechali po 3 tygodniach. Podała dzień, kiedy tam zamieszkali i datę wyjazdu. Mężczyźni wyprowadzili się nagle 27 marca, w dniu, w którym odkryto włamanie. Kobieta pozwala śledczym przeszukać dom, z którego widać okradziony bank. Agenci przystępują do pracy. Początkowo nie mogą nic znaleźć. Całe wnętrze domu zostało dokładnie umyte jakimś środkiem chemicznym. Wydawało się, że sprawcy usunęli ślady równie starannie jak na miejscu przestępstwa. W banku nie znaleźliśmy wartościowych śladów, dlatego spodziewaliśmy się, że i dom będzie wyczyszczony. Sprawcy dokładnie usunęli ślady. Zrobili to niemal perfekcyjnie. Lecz popełnili jeden błąd. Jeden z techników otworzył zmywarkę. Było w niej pełno brudnych naczyń. Ktoś po prostu zapomniał wcisnąć guzik. Na brudnych talerzach są liczne odciski palców. W laboratorium technicy zdejmują odciski z naczyń oraz z narzędzi znalezionych w samochodzie Mulligana. Odciski należą do 5 z 7 podejrzanych. Eksperci w dziedzinie mechanoskopii badają uszkodzenia skrytek depozytowych i porównują je z ostrą końcówką młotka znalezionego w bagażniku samochodu. Znów pełna zgodność. Śledztwo nabiera rozpędu. FBI ma dużo pośrednich śladów i jednego podejrzanego pod kluczem. Jednak dowody mają charakter poszlakowy. Dlatego oskarżenie musi się oprzeć na zeznaniu Earla Dawsona, którego teraz trzeba ochraniać. Earl był kluczowym świadkiem, bo złodzieje pozostawili bardzo mało śladów. Earl widział wszystkich sprawców razem. Jego zeznanie pozwoliło oskarżyć ich o zmowę i kradzież. Dawson zaczyna otrzymywać telefony z pogróżkami, nakazujące mu milczeć. Dzwoniący nalega na spotkanie, chce porozmawiać. FBI dowiaduje się, że może mieć inny zamiar. Informator doniósł nam, że jest zlecenie na Dawsona. Podczas spotkania płatny zabójca miał go zlikwidować. Agenci polecają Dawsonowi umówić spotkanie w jego ulubionym barze, ale nie mówią mu o planowanym zamachu. Chcą odstraszyć zabójcę i przekazać szajce z Youngstown wiadomość, że mają ich na celowniku.
Agenci są przekonani, że w publicznym miejscu potrafią ochronić Dawsona. Powiedziałem Earlowi, nie opuszczaj baru, pod żadnym pozorem nie wychodź z tymi ludźmi. Jak poprzednio, jeżeli Dawson i Kelly będą chcieli porozmawiać, mają wyjść do toalety. Zjawiają się domniemani zabójcy. Zaczęli upijać Earla. Earl jest piwoszem, a oni stawiali mu mocne alkohole. Kiedy Dawson zaczyna się denerwować, Kelly idzie do toalety. Dawson mówi mu, że się boi. Mężczyźni chcą, żeby z nimi wyszedł. Powiedziałem, wykluczona, nie ruszaj się stąd. Kelly każe Dawsonowi zaczekać w toalecie. Agenci podchodzą do mężczyzn. Mówią im, że wiedzą, po co przyjechali. Ostrzeżenie jest jasne. Nie zbliżajcie się do Dawsona. Wyszli z baru i pojechali wprost na lotnisko. Tam miejska policja wsadziła ich do samolotu. Aby zapewnić Dawsonowi trwałe bezpieczeństwo, FBI obejmuje go programem ochrony świadków. Agenci jadą aresztować pozostałych podejrzanych. Śledczy mają nakazy przeszukania ich miejsc zamieszkania. W jednym z domów natrafiają na przedmiot bezpośrednio związany z włamaniem. W damskiej torebce znajdują nowy 20-dolarowy banknot. Sprawdzają jego numer na liście numerów seryjnych skradzionych banknotów. Numer jest na liście. Agent Buddy Nix z biura FBI w Youngstown dowiaduje się od informatora, że członkowie gangu zakopują skradzione pieniądze do czasu, aż będzie je można wyprać. Pojechaliśmy na 10-hektarowe pole, które wskazano nam jako miejsce ukrycia części łupów. Przekopywaliśmy je wiele dni szpadlami i kilofami. W końcu wynajęliśmy buldożer. Pole przylega do działki należącej do Jamesa Dinzio. Po ponad tygodniowych poszukiwaniach agenci wreszcie trafiają. Odkopują kilka kufrów wypełnionych milionami dolarów w gotówce i obligacjach, skradzionych z banku w Laguna Niguel. Wtedy pojawia się kolejna wskazówka. Sąsiad Emila Dinzio zadzwonił na policję, że w swoim ogródku wykopał pojemnik zawierający niemal 100 tysięcy dolarów. Numery banknotów są na liście skradzionych z banku. Na pojemniku odciski palców Emila Dinzio. Zdobywszy kolejne bezpośrednie dowody przeciwko gangowi, agenci przystępują do zatrzymań. Uzbrojeni w nakazy jadą do domu Ronalda Barbera w Southgate. Znajdują w nim tylko matkę Ronalda. Bracia zniknęli. Pozostałych 6 podejrzanych nadal przebywa na wolności. Po 3 miesiącach od wielkiego włamania do banku, FBI dysponuje silnymi dowodami przeciwko 7 członkom przestępczej szajki. Pod kluczem jest tylko jeden podejrzany, Charles Mulligan. Agenci jadą aresztować pozostałych. Emila Dinzio, Jamesa Dinzio, Charlesa Brookelsa, Philipa Christophera, Harry'ego Barbera i Ronalda Barbera.
Agenci jadą do domu Emila D'Inzio pod Youngstown w Ohio. Przekonują się, że podejrzany nie próbował uciec. W swojej arogancji pan D'Inzio wierzył, że jest ponad prawem, a wszystko będzie po jego myśli. Podczas zatrzymania D'Inzio ma przy sobie $537 skradzionych z banku w Laguna Niguel. O dziwo, zatrzymanie kolejnych członków gangu okazuje się łatwe. Po kilku dniach na lotnisku w Ohio aresztowany zostaje brat Emila, James D'Inzio. Jego podręczna torba jest pełna pieniędzy pochodzących z włamania. Jako czwartego agenci zatrzymują Phila Christophera. W jego mieszkaniu, w szafie, znajdują ponad 32 tysiące skradzionych dolarów. Wszyscy trzej twierdzą, że są niewinni i odmawiają współpracy. Dwa miesiące później agenci łapią speca od alarmów Charlesa Brockelsa. Przedstawiają mu dowody, jakimi dysponują i wyjaśniają, że mogą go wsadzić na lata. Proponują układ. W zamian za pełną współpracę, wydanie całej szajki, prokurator wycofa zarzuty wobec Brockelsa i obejmie go programem ochrony świadków. Brockels zgadza się. Pod kluczem jest pięciu spośród siedmiu sprawców. Wszyscy poza braćmi Barberami. Zostają przewiezieni do Kalifornii i oskarżeni o udział w związku przestępczym, włamanie do banku i kradzież. W areszcie Emil D'Inzio przechwala się współwięźniowi na temat skoku i prosi o pomoc w uniknięciu kary. Pan D'Inzio ujawnił współwięźniowi wiele szczegółów skoku, co nie leżało w jego najlepszym interesie. Poprosił go też o pomoc w sprokurowaniu alibi na czas włamania. Ale D'Inzio źle wybiera wspólnika. Ten osadzony miał liczne doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości. Zdawał sobie sprawę, że takie informacje mogą być cenne i zgłosił się do nas. Licząc na łagodny wyrok za swoje przestępstwo, więzień donosi agentom o wyznaniach D'Inzia i jego planie kupienia fałszywego alibi. Alibi miało być takie, że pan D'Inzio był wówczas w pokoju hotelowym w Las Vegas z prostytutką. O jego pobycie w hotelu miały też świadczyć dokumenty. FBI organizuje pułapkę. Agenci dają więźniowi numer, który ma przekazać D'Inziowi. W rzeczywistości jest to telefon tajnego agenta, który dostarczy D'Inziowi materiały potwierdzające alibi. D'Inzio połyka przynętę. W pokoju odwiedzin spotyka się z tajnym agentem, który udaje załatwiacza, mafijnego speca od rozwiązywania problemów. Pan D'Inzio otrzymał to, co prosił. Kartę meldunkową, którą wypełnił i odbił na niej odcisk palca i imię prostytutki, z którą rzekomo spędził noc. To była jego późniejsza linia obrony. W październiku 1972 roku w Los Angeles zaczyna się proces. Emil D'Inzio przedstawia fałszywe alibi, ale agent FBI obala je, mówiąc o zastawionej pułapce. Wszyscy sprawcy zostają skazani na 15 do 20 lat. Ale to nie koniec sprawy. Bracia Ronald i Harry Barberowie są nadal wolni. Po kilku miesiącach FBI otrzymuje wiadomość, że zbiegli bracia przebywają w Rochester, w stanie Nowy Jork. Agenci jadą do wskazanego mieszkania. Drzwi otwiera Ronald Barber. Zostaje aresztowany, przewieziony do Kalifornii, a następnie osądzony i skazany na 15 lat. Uparcie nie chce wyjawić, gdzie jest jego brat Harry.
Przez 8 lat Harry pozostaje nieuchwytny. Dopiero w roku 1980 pewna kobieta z Brookville w Pensylwanii dzwoni do FBI. Mówi, że jej przyjaciółka żyje z mężczyzną, który wyznał jej, że dokonał słynnego włamania do banku w Kalifornii i że naprawdę nazywa się Harry Barber. Kobieta mówi też, że zbieg pracuje jako dozorca na pobliskim parkingu przyczep kempingowych. Agenci wkraczają i aresztują go. Harry Barber zostaje osądzony i skazany na 20 lat. Można w końcu zamknąć śledztwo w sprawie największego włamania do banku w dziejach Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że gang Emila D'Inzio dokonał kilkunastu włamań do banków, kradnąc w sumie ponad 30 milionów dolarów. Agenci FBI z Ohio i Kalifornii zlikwidowali jedną z najgroźniejszych szajek włamywaczy wszechczasów. Już za chwilę. Nieznane oblicza wielkich polityków, czyli czego nie wiemy o Jelcynie, Reaganie, Kennedym czy Churchillu. Zobacz to na Discovery World. Jest starym przyjacielem Maligana. Dorastali razem w Youngstown. Dawson mówi, że na dzień przed skokiem Maligan przyjechał do niego z innymi podejrzanymi. Dał mu $100 za to, żeby na kilka godzin wyszedł z domu, bo chcieli tam odbyć zebranie. Dawson oddalił się i nie słyszał, o czym rozmawiali. Następnie Dawson dodaje, że ma coś, co może zainteresować agentów. W jego garażu Maligan zostawił samochód. Wóz wciąż tam stoi. To wielki przełom. Być może w aucie są dowody, których szukają. Kiedy wybierają się je obejrzeć, coś im przeszkadza. Zadzwonił telefon. Dawson odebrał, wskazał palcem słuchawkę i wyszeptał Maligan. Agent Kelly natychmiast prosi Dawsona o zgodę na podsłuchiwanie. Tylko wtedy będzie mógł wykorzystać w sądzie to, co usłyszy. Dawson pokazuje, że w sypialni jest drugi aparat. Maligan zapytał, czy był u niego ktoś z FBI. Dawson na to, że nie. Słuchając ich rozmowy, krztusiłem się ze śmiechu. Dawson świetnie grał. Przełamał się. Był całkowicie po naszej stronie. Maligan wyjaśnia, że FBI rozpytuje o niego i jego kompanów. Zaniepokoił się i przyjedzie do Los Angeles. Maligan powiedział, wpadnę dziś wieczór i zabiorę samochód z garażu. Agent Kelly chce wykorzystać okazję, żeby złapać Maligana, ale boi się, że to on wystawia Dawsona i FBI. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest Maligan. Mógł dzwonić z budki naprzeciwko, a przed domem stał nasz służbowy wóz. Kelly poleca Dawsonowi, żeby umówił się w publicznym miejscu. Dawson proponuje spotkanie w swoim ulubionym barze, Orzechowym. Maligan się zgadza. Teraz agenci mogą obejrzeć samochód, który zostawił w garażu. Dawson, nie będąc właścicielem, nie może udzielić zgody na przeszukanie wozu. Przez okno widać parę brązowych, bawełnianych rękawiczek, takich jak pozostawiona w skarbcu. Tylne siedzenie pokryte jest pyłem, przypominającym pokruszony beton z miejsca przestępstwa. Pozostali członkowie gangu, powiązani rodzinnie z Hersztem, dokonują samej kradzieży. Są wśród nich starszy brat Emila, James,
Charles Mulligan, jego szwagier, a także siostrzeniec Emila, Harry Barber. Wszyscy ci ludzie to zawodowi przestępcy, powiązani z mafią. FBI z Youngstown przypisuje im liczne włamania do banków, ale nie potrafi zdobyć dowodów ich winy. Nigdy nie doszło do ich skazania. Z włamaniem w Kalifornii wiąże tych sześciu mężczyzn jedynie to, że w jego czasie przebywali w Los Angeles. Agenci przystępują do trudnego zadania prześledzenia ich ruchów, począwszy od lotniska. Rozmawialiśmy ze wszystkimi taksówkarzami, którzy tamtego dnia pracowali na lotnisku. To była gigantyczna praca. Przez wiele dni agenci przesłuchują dziesiątki kierowców. W końcu przynosi to efekt. Pewien taksówkarz mówi, że zawiózł pięciu mężczyzn do domu pobliskim Southgate. Dobrze pamięta ten kurs. Zapamiętał tych klientów z dwóch powodów. Dali mu $100 na piwku, a po drugie wyglądali podejrzanie i groźnie. W rejestrze firmy taksówkowej jest adres domu. Agenci postanawiają tam pojechać. Ale to ryzykowny krok. Podejrzani mogą uciec, dowiedziawszy się, że śledczy zbliżają się do nich. Jednak muszą zaryzykować, bo to ich jedyny trop, mówi agent Jim Conway. Musieliśmy kogoś przesłuchać, żeby śledztwo ruszyło z miejsca. Oczywiście istniało niebezpieczeństwo, że pozostali dowiedzą się, że jesteśmy na ich tropie. Dom w Southgate należy do rodziny Barberów. Ronald Barber, brat podejrzanego Harry'ego Barbera, zgadza się na rozmowę, ale wyraźnie kręci. Wtedy jeszcze nie mieliśmy nakazu. Nie potrafiliśmy powiązać go z włamaniem. Jednak w trakcie rozmowy byliśmy coraz bardziej pewni, że wie bardzo dużo. Ronald Barber twierdzi, że sześciu mężczyzn nigdy nie było w jego domu. Agenci uważają, że wyjaśnienia Barbera są częściowo prawdziwe. Dom jest za mały, by pomieścić Ronalda i sześciu innych ludzi. Agenci przyjmują. Widziałem nawet urny z prochami zmarłych. Agenci muszą ustalić, jak złodzieje dostali się do skarbca, który miał być nie do sforsowania. Zauważają ciemną ziemię i fragmenty juty zmieszane z pyłem i gruzem. Odkrywają, że zewnętrzny alarm został zablokowany. Znajdują także drabinę. Na podstawie wyglądu miejsca przestępstwa śledczy odtwarzają przebieg skomplikowanego włamania. W marcu 1972 roku szajka zawodowych złodziei splądrowała skarbiec banku w Laguna Niguel pod Los Angeles. Przestępcy zablokowali alarm, wstrzykując płynny styropian. Pianka, zastygając, unieruchomiła dzwonek. Następnie weszli na dach. Przy kontakcie na dachu śledczy znajdują kawałki taśmy, co wskazuje, że włamywacze korzystali z elektryczności. Na taśmie nie ma odcisków palców, więc złodzieje musieli być w rękawiczkach. Elektryczną piłą wycięli duży otwór w dachu. Dostawszy się na poddasze, włamywacze wiedzieli, jak obejść wewnętrzny, cichy alarm.
Przecięli dwa przewody, które przewodzą sygnał alarmu, i zlutowali je razem. To była precyzyjna, profesjonalna robota. To byli prawdziwi zawodowcy. Świetnie się przygotowali. Nawet po wyłączeniu alarmu złodziei od zawartości skarbca dzieli 40 cm zbrojonego betonu. Może go rozbić tylko silny wybuch. Zdaniem agentów złodzieje wywiercili w betonie otwory i włożyli do nich laski dynamitu z elektrycznymi zapalnikami. Zauważają ciemną ziemię i fragmenty juty zmieszane z pyłem i gruzem. Odkrywają, że zewnętrzny alarm został zablokowany. Znajdują także drabinę. Na podstawie wyglądu miejsca przestępstwa śledczy odtwarzają przebieg skomplikowanego włamania. W marcu 1972 roku szajka zawodowych złodziei splądrowała skarbiec banku w Laguna Niguel pod Los Angeles. Przestępcy zablokowali alarm, wstrzykując płynny styropian. Pianka, zastygając, unieruchomiła dzwonek. Następnie weszli na dach. Przy kontakcie na dachu śledczy znajdują kawałki taśmy, co wskazuje, że włamywacze korzystali z elektryczności. Na taśmie nie ma odcisków palców, więc złodzieje musieli być w rękawiczkach. Elektryczną piłą wycięli duży otwór w dachu. Dostawszy się na poddasze, włamywacze wiedzieli, jak obejść wewnętrzny, cichy alarm. Przecięli dwa przewody, które przewodzą sygnał alarmu, i zlutowali je razem. To była precyzyjna, profesjonalna robota. To byli prawdziwi zawodowcy. Świetnie się przygotowali. Nawet po wyłączeniu alarmu złodziei od zawartości skarbca dzieli 40 cm zbrojonego betonu. Może go rozbić tylko silny wybuch. Zdaniem agentów złodzieje wywiercili w betonie otwory i włożyli do nich laski dynamitu z elektrycznymi zapalnikami. Eksplozja musiała być bardzo precyzyjna, żeby skruszyła strop, nie raniąc złodziei, ani nie zwracając niczyjej uwagi. Agenci uzyskują także nakaz aresztowania Charlesa Maligana i obstawiają bar orzechowy. Agenci po cywilnemu siadają w lokalu, w pobliżu Dawsona. Urządziliśmy zasadzkę. Czterech naszych było w barze. Kilku innych na zewnątrz. Czekało na przyjazd Maligana. Bywalcom baru Dawson przedstawia Kaleya jako kumpla z wojska. Agenci muszą zachowywać się naturalnie i zachować czujność. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Dawsona. Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Musieliśmy chronić Earla. Ustalają sposób komunikacji pomiędzy Kalejem i Dawsonem. Sygnałem do kontaktu będzie wyjście jednego z nich do toalety. W końcu, po 3 godzinach, przychodzi Maligan. Jest sam. Wita się z przyjacielem. Dawson podpytuje go o skok. Nie chciałem być zbyt blisko.
Usiadłem po drugiej stronie baru. Earl zapytał, miałeś coś wspólnego z Laguna Niguel? A on na to, a jak myślisz? Kelly, który nie słyszy całej rozmowy, idzie do toalety. Dawson wchodzi za nim. Kelly pyta, co się dzieje. Słyszy, że Mulligan chce jechać do domu Dawsona po samochód. Kelly zgadza się na to, ale zabrania Dawsonowi wsiadać do wozu Mulligana, nie uprzedzając jednak, że na parkingu czekają agenci, którzy mają zdjąć Mulligana. Nareszcie agenci dokonują pierwszego zatrzymania. Jednocześnie na niby zatrzymują także Dawsona, aby ukryć jego współpracę z władzami. Mulligan zostaje oskarżony o włamanie do banku. Nie stawia oporu, ale odmawia odpowiedzi na pytania. Agenci mają nadzieję, że w samochodzie, który chciał zabrać, znajdą obciążające dowody. Wracają do domu Dawsona i przeszukują auto stojące w garażu. Znaleźliśmy wielką wiertarkę i inne narzędzia, które mogły zostać użyte podczas łamania. Agenci znajdują też skradzione monety, wiertła, palnik acetylenowy, młotki i inne przedmioty mogące mieć związek z włamaniem w Laguna Niguel. Urządziliśmy zasadzkę. Czterech naszych było w barze. Kilku innych na zewnątrz. Czekało na przyjazd Mulligana. Bywalcom baru Dawson przedstawia Kelly'a jako kumpla z wojska. Agenci muszą zachowywać się naturalnie i zachować czujność. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Dawsona. Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Musieliśmy chronić Earla. Ustalają sposób komunikacji pomiędzy Kelly'em i Dawsonem. Sygnałem do kontaktu będzie wyjście jednego z nich do toalety. W końcu, po 3 godzinach, przychodzi Mulligan. Jest sam. Wita się z przyjacielem. Dawson podpytuje go o skok. Nie chciałem być zbyt blisko. Usiadłem po drugiej stronie baru. Earl zapytał, miałeś coś wspólnego z Laguna Niguel? A on na to, a jak myślisz? Kelly, który nie słyszy całej rozmowy, idzie do toalety. Dawson wchodzi za nim. Kelly pyta, co się dzieje. Słyszy, że Mulligan chce jechać do domu Dawsona po samochód. Kelly zgadza się na to, ale zabrania Dawsonowi wsiadać do wozu Mulligana, nie uprzedzając jednak, że na parkingu czekają agenci, którzy mają zdjąć Mulligana. Nareszcie agenci dokonują pierwszego zatrzymania. Jednocześnie na niby zatrzymują także Dawsona, aby ukryć jego współpracę z władzami. Mulligan zostaje oskarżony o włamanie do banku. Nie stawia oporu, ale odmawia odpowiedzi na pytania. Agenci mają nadzieję, że w samochodzie, który chciał zabrać, znajdą obciążające dowody. Wracają do domu Dawsona i przeszukują auto stojące w garażu. Znaleźliśmy wielką wiertarkę i inne narzędzia, które mogły zostać użyte podczas łamania. Agenci znajdują też skradzione monety, wiertła, palnik acetylenowy, młotki i inne przedmioty mogące mieć związek z włamaniem w Laguna Niguel. Ucieszyliśmy się. To był strzał w dziesiątkę. Technicy przewożą wszystko do laboratorium FBI w Waszyngtonie. Czekając na wyniki badań kryminalistycznych, agenci nadal sprawdzają bilingi z motelu. On nabiera wody w usta. Wiedząc, że Dawson służył w Marines, agent Kelly apeluje do jego poczucia obowiązku.
Earl był żarliwym patriotą, a ja też kiedyś służyłem w Marines. Postanowiliśmy to wykorzystać. Byłeś w piechocie morskiej, Earl, broniłeś ojczyzny. To naprawdę poważna sprawa. Zapytał, o co chodzi? Na to ja. Słyszałeś o włamaniu do banku w Laguna Niguel? Taktyka Kaleya jest skuteczna. Dawson zaczyna mówić. Przyznaje, że zna trzech podejrzanych. Emila D'Inzio, jego brata Jamesa i Charlesa Maligana. Jest starym przyjacielem Maligana. Dorastali razem w Youngstown. Dawson mówi, że na dzień przed skokiem Maligan przyjechał do niego z innymi podejrzanymi. Dał mu $100 za to, żeby na kilka godzin wyszedł z domu, bo chcieli tam odbyć zebranie. Dawson oddalił się i nie słyszał, o czym rozmawiali. Następnie Dawson dodaje, że ma coś, co może zainteresować agentów. W jego garażu Maligan zostawił samochód. Wóz wciąż tam stoi. To wielki przełom. Być może w aucie są dowody, których szukają. Kiedy wybierają się je obejrzeć, coś im przeszkadza. Zadzwonił telefon. Dawson odebrał, wskazał palcem słuchawkę i wyszeptał Maligan. Agent Kalei natychmiast prosi Dawsona o zgodę na podsłuchiwanie. Tylko wtedy będzie mógł wykorzystać w sądzie to, co usłyszy. Dawson pokazuje, że w sypialni jest drugi aparat. Maligan zapytał, czy był u niego ktoś z FBI. Dawson na to, że nie. Słuchając ich rozmowy, krztusiłem się ze śmiechu. Dawson świetnie grał. Przełamał się. Był całkowicie po naszej stronie. Maligan wyjaśnia, że FBI rozpytuje o niego i jego kompanów. Zaniepokoił się i przyjedzie do Los Angeles. Maligan powiedział, wpadnę dziś wieczór i zabiorę samochód z garażu. Agent Kelly chce wykorzystać okazję, żeby złapać Maligana, ale boi się, że to on wystawia Dawsona i FBI. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest Maligan. Mógł dzwonić z budki naprzeciwko, a przed domem stał nasz służbowy wóz. Kalej poleca Dawsonowi, żeby umówił się w publicznym alarmach bankowych. Phil Christopher zapewne stoi na czatach. Pozostali członkowie gangu, powiązani rodzinnie z Hersztem, dokonują samej kradzieży. Są wśród nich starszy brat Emila, James, Charles Maligan, jego szwagier, a także siostrzeniec Emila, Harry Barber. Wszyscy ci ludzie to zawodowi przestępcy, powiązani z mafią. FBI z Youngstown przypisuje im liczne włamania do banków, ale nie potrafi zdobyć dowodów ich winy. Nigdy nie doszło do ich skazania. Z włamaniem w Kalifornii wiąże tych sześciu mężczyzn jedynie to, że w jego czasie przebywali w Los Angeles. Agenci przystępują do trudnego zadania prześledzenia ich ruchów, począwszy od lotniska. Rozmawialiśmy ze wszystkimi taksówkarzami, którzy tamtego dnia pracowali na lotnisku. To była gigantyczna praca. Przez wiele dni agenci przesłuchują dziesiątki kierowców. W końcu przynosi to efekt. Pewien taksówkarz mówi, że zawiózł pięciu mężczyzn do domu pobliskim Southgate. Dobrze pamięta ten kurs. Zapamiętał tych klientów z dwóch powodów. Dali mu $100 na piwku, a po drugie wyglądali podejrzanie i groźnie. W rejestrze firmy taksówkowej jest adres domu. Agenci postanawiają tam pojechać. Ale to ryzykowny krok. Podejrzani mogą uciec, dowiedziawszy się, że śledczy zbliżają się do nich. Jednak muszą zaryzykować, bo to ich jedyny trop, mówi agent Jim Conway.
Musieliśmy kogoś przesłuchać, żeby śledztwo ruszyło z miejsca. Oczywiście istniało niebezpieczeństwo, że pozostali dowiedzą się, że jesteśmy na ich tropie. Dom w Southgate należy do rodziny Barberów. Ronald Barber, brat podejrzanego Harry'ego Barbera, zgadza się na rozmowę, ale wyraźnie kręci. Wtedy jeszcze nie mieliśmy nakazu. Nie potrafiliśmy powiązać go z włamaniem. Jednak w trakcie rozmowy byliśmy coraz bardziej pewni, że wie bardzo dużo. Ronald Barber twierdzi, że 6 mężczyzn nigdy nie było w jego domu. Agenci uważają, że wyjaśnienia Barbera są częściowo prawdziwe. Dom jest za mały, by pomieścić Ronalda i 6 innych. Kalej zgadza się na to, ale zabrania Dawsonowi wsiadać do wozu Maligana. Nie uprzedzając jednak, że na parkingu czekają agenci, którzy mają zdjąć Maligana. Nareszcie agenci dokonują pierwszego zatrzymania. Jednocześnie na niby zatrzymują także Dawsona, aby ukryć jego współpracę z władzami. Maligan zostaje oskarżony o włamanie do banku. Nie stawia oporu, ale odmawia odpowiedzi na pytania. Agenci mają nadzieję, że w samochodzie, który chciał zabrać, znajdą obciążające dowody. Wracają do domu Dawsona i przeszukują auto stojące w garażu. Znaleźliśmy wielką wiertarkę i inne narzędzia, które mogły zostać użyte podczas łamania. Agenci znajdują też skradzione monety, wiertła, palnik acetylenowy, młotki i inne przedmioty mogące mieć związek z włamaniem w Laguna Niguel. Ucieszyliśmy się. To był strzał w dziesiątkę. Technicy przewożą wszystko do laboratorium FBI w Waszyngtonie. Czekając na wyniki badań kryminalistycznych, agenci nadal sprawdzają bilingi z motelu. Jeden z numerów należy do agencji nieruchomości w Laguna Niguel. Jej kierowniczka pokazuje agentom dom, który wynajęła Ronaldowi i Harry'emu Barberom niedługo przed włamaniem. Barberowie powiedzieli, że będą mieszkać 3 miesiące, lecz wyjechali po 3 tygodniach. Podała dzień, kiedy tam zamieszkali i datę wyjazdu. Mężczyźni wyprowadzili się nagle 27 marca, w dniu, w którym odkryto włamanie. Kobieta pozwala śledczym przeszukać dom, z którego widać okradziony bank. Agenci przystępują do pracy. Początkowo nie mogą nic znaleźć. Całe wnętrze domu zostało dokładnie umyte jakimś środkiem chemicznym. Wydawało się, że sprawcy usunęli ślady równie starannie jak na miejscu przestępstwa. W banku nie znaleźliśmy wartościowych śladów, dlatego spodziewaliśmy się, że i dom będzie wyczyszczony. Sprawcy dokładnie usunęli ślady. Zrobili to niemal perfekcyjnie. Lecz popełnili jeden błąd. Innym lotem w przeddzień włamania. Nareszcie agenci wytypowali podejrzanych. Agenci zapoznają się z informacjami zebranymi na temat 6 członków szajki. Wszyscy dokonali wielu włamań do domów i małych firm. Odsiadywali drobne wyroki. Emil D'Inzio zapewne jest mózgiem i przywódcą gangu. Planuje skoki i dobiera ludzi do ich wykonania. Charles Brockles jest specem od materiałów wybuchowych i elektroniki, zwłaszcza od alarmów bankowych. Phil Christopher zapewne stoi na czatach. Pozostali członkowie gangu, powiązani rodzinnie z Hersztem, dokonują samej kradzieży. Są wśród nich starszy brat Emila,
James, Charles Mulligan, jego szwagier, a także siostrzeniec Emila, Harry Barber. Wszyscy ci ludzie to zawodowi przestępcy, powiązani z mafią. FBI z Youngstown przypisuje im liczne włamania do banków, ale nie potrafi zdobyć dowodów ich winy. Nigdy nie doszło do ich skazania. Z włamaniem w Kalifornii wiąże tych sześciu mężczyzn jedynie to, że w jego czasie przebywali w Los Angeles. Agenci przystępują do trudnego zadania prześledzenia ich ruchów, począwszy od lotniska. Rozmawialiśmy ze wszystkimi taksówkarzami, którzy tamtego dnia pracowali na lotnisku. To była gigantyczna praca. Przez wiele dni agenci przesłuchują dziesiątki kierowców. W końcu przynosi to efekt. Pewien taksówkarz mówi, że zawiózł pięciu mężczyzn do domu pobliskim Southgate. Dobrze pamięta ten kurs. Zapamiętał tych klientów z dwóch powodów. Dali mu $100 na piwku, a po drugie wyglądali podejrzanie i groźnie. W rejestrze firmy taksówkowej jest adres domu. Agenci postanawiają tam pojechać. Ale to ryzykowny krok. Podejrzani mogą uciec, dowiedziawszy się, że śledczy zbliżają się do nich. Jednak muszą zaryzykować, bo to ich jedyny trop, mówi agent Jim Conway. Musieliśmy kogoś przesłuchać, żeby śledztwo ruszyło z miejsca. Oczywiście istnieje nazwisk z listy z Youngstown. Emil Dinzio, Harry Barber, Charles Mulligan, Charles Brockles i Philip Christopher przylecieli do Kalifornii na 9 dni przed skokiem. Szósty mężczyzna, James Dinzio, przeleciał innym lotem w przeddzień włamania. Nareszcie agenci wytypowali podejrzanych. Agenci zapoznają się z informacjami zebranymi na temat sześciu członków szajki. Wszyscy dokonali wielu włamań do domów i małych firm. Odsiadywali drobne wyroki. Emil Dinzio zapewne jest mózgiem i przywódcą gangu. Planuje skoki i dobiera ludzi do ich wykonania. Charles Brockles jest specem od materiałów wybuchowych i elektroniki, zwłaszcza od alarmów bankowych. Phil Christopher zapewne stoi na czatach. Pozostali członkowie gangu, powiązani rodzinnie z Hersztem, dokonują samej kradzieży. Są wśród nich starszy brat Emila, James, Charles Mulligan, jego szwagier, a także siostrzeniec Emila, Harry Barber. Wszyscy ci ludzie to zawodowi przestępcy, powiązani z mafią. FBI z Youngstown przypisuje im liczne włamania do banków, ale nie potrafi zdobyć dowodów ich winy. Nigdy nie doszło do ich skazania. Z włamaniem w Kalifornii wiąże tych sześciu mężczyzn jedynie to, że w jego czasie przebywali w Los Angeles. Agenci przystępują do trudnego zadania prześledzenia ich ruchów, począwszy od lotniska. Rozmawialiśmy ze wszystkimi taksówkarzami, którzy tamtego dnia pracowali na lotnisku. To była gigantyczna praca. Przez wiele dni agenci przesłuchują dziesiątki kierowców. W końcu przynosi to efekt. Pewien taksówkarz mówi, że zawiózł pięciu mężczyzn do domu pobliskim Southgate. Dobrze pamięta ten kurs. Zapamiętał tych klientów z dwóch powodów. Dali mu $100 na piwku, a po drugie wyglądali podejrzanie i groźnie. W rejestrze firmy taksówkowej jest adres domu.